75% ludzi bogatych dba o swoją kondycję fizyczną. 85% milionerów czyta co najmniej 2 książki miesięcznie, a 94% z nich unika plotek i obgadywania innych ludzi. Jakie są inne nawyki ludzi bogatych? W jaki sposób ludzie zamożni zdobywają bogactwo i czy każdy z nas może nauczyć się, w jaki sposób budować swoje nawyki, aby odmienić swoje życie? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Całość tego wideo oparta jest o książkę Nawyki ludzi bogatych Toma Corleya, którą miałem ostatnio przyjemność przeczytać. Autor książki przez 5 lat przyglądał się grupie ponad 230 milionerów, z której zdecydowana większość zbudowała swój sukces od przysłowiowego zera. Corley skrupulatnie badał zachowanie tych osób i zapisywał wspólne nawyki tej grupy. Dzięki tej pracy zbudował on zestaw zachowań, które były wspólne dla wszystkich z nich. Nie byłoby to jednak nic nadzwyczajnego i pewnie nie osiągnąłby on tak odkrywczych przemyśleń, gdyby nie jedna rzecz. Postanowił on skonfrontować nawyki ludzi bogatych z nawykami ludzi biednych. Dopiero po tym zabiegu udało się zobaczyć, jakie różnice dzielą te dwie przeciwstawne sobie grupy. Okazało się, że biedni i bogaci mają pewne wspólne rejony, w których różnią się zasadniczo. Corley postanowił więc wyodrębnić 30 nawyków ludzi bogatych, które sprawiają, że udaje im się osiągnąć sukces. Zasady te z czasem przybrały formę książki, która inspiruje i dostarcza wielu ciekawych informacji dla każdego, kto chce poszerzać swoje horyzonty i zmienić swoje życie. Przyjrzyjmy się teraz kilku z najważniejszych w mojej opinii nawyków, które ludzie zamożni stosują, a które my sami możemy wprowadzić również i do naszego życia. Pierwszym nawykiem ludzi bogatych jest dbanie o swoją kondycję fizyczną. Milionerzy wiedzą, jak ważne jest dbanie o swoje ciało. Unikają więc oni zarówno śmieciowego jedzenia, jak również wszelkich używek jak alkohol, papierosy i inne. Dodatkowo każdy z milionerów uprawia sport, którym najczęściej jest bieganie, jogging lub po prostu spacery. Ćwiczenia aerobowe nie tylko poprawiają wygląd, sprawiając, że wyglądamy i czujemy się lepiej, ale również budują naszą odporność, poprawiają zdrowie, a nawet zwiększają inteligencję. Jeżeli porównamy teraz życie ludzi biednych, to wygląda ono zgoła inaczej. Uwielbiają oni zjadać ogromne ilości śmieciowego jedzenia. Lubią imprezować, racząc się przy tym napojami wyskokowymi i unikają oni aktywności fizycznej, pogarszając tym samym stan swojego zdrowia i przedwcześnie lądując u różnych lekarzy. Różnica jest więc widoczna gołym okiem. Drugim nawykiem ludzi bogatych jest czytanie. Ludzie zamożni wychodzą z założenia, że człowiek powinien uczyć się przez całe swoje życie. Poświęcają oni co najmniej 30 minut dziennie każdego dnia na lekturę, czy to branżowych czasopism, czy też różnego rodzaju lektur, które przydają im się w rozwoju zarówno samych siebie, jak i swoich firm. Oczywiście, jeżeli porównamy grupę osób mniej zamożnych do tej pierwszej, okaże się, że sytuacja jest dokładnie odwrotna. Nawet statystyki w Polsce są bezlitosne w tej mierze i mówią, że przeciętny Polak czyta nieco ponad jedną książkę na rok. Trzecim nawykiem ludzi bogatych, na który warto zwrócić uwagę, jest umiar. Bogaci ludzie sukcesu potrafią zapanować nad swoimi emocjami i toczyć życie pod znakiem umiaru. Pomimo, że są bogaci i stać ich na wiele, nie wydają pieniędzy na prawo i na lewo, nie imprezują nadmiernie i unikają wszelkich huśtawek emocjonalnych, uzależnień, obsesji i fanatycznych zachowań. Rozumieją potrzebę równowagi i panowania nad sobą, wiedzą, że życie to maraton i aby dobrze je przeżyć, należy rozmyślnie panować nad samym sobą. Oczywiście po drugiej stronie mamy królów weekendowych imprez, którzy rozpoczynając zabawę w piątek wieczorem, kończą ją w poniedziałek. Znajdziemy tutaj również ludzi wpadających w silne stany emocjonalne, takie jak gniew, zazdrość, obsesja czy zawiść.
Czwartym nawykiem ludzi bogatych jest oszczędzanie i inwestowanie 10% ze swoich dochodów. Ludzie bogaci wiedzą, jak ważne jest budowanie poduszki finansowej i długoterminowe inwestowanie, które w przyszłości będzie stanowić ważną część ich majątku. Wiedzą, że pieniądze muszą pracować dla nich, a nie oni dla pieniędzy. W związku z tym inwestują w różnego rodzaju aktywa, które pomnażają ich majątek. Po drugiej stronie barykady mamy tych, którzy nie potrafią dotrwać do kolejnej wypłaty, zaciągając coraz to nowe zobowiązania nie tylko w bankach, ale często gęsto u swoich znajomych czy rodziny. Tego typu osoby nie są w stanie odłożyć nic, nawet w przypadku, kiedy ich dochody wzrastają. Podwyżka jest bowiem dla nich impulsem do wydawania większej ilości pieniędzy i podnoszenia standardu swojego życia. Piątym nawykiem ludzi bogatych jest pozytywne myślenie. Ludzie zamożni zdają sobie sprawę, jak ważne jest to, co mówimy do siebie, ale również i to, co dociera do nas z zewnątrz. Dbają więc o to, aby przebywać w otoczeniu ludzi pozytywnie nastawionych do życia. Starają się również eliminować ze swojego życia wszelkie negatywne czynniki, takie jak chociażby złe informacje serwowane przez media czy telewizję. Pozytywne nastawienie do życia sprawia, że pracują oni wydajniej, potrafią dostrzec okazje w miejscach, gdzie inni widzą jedynie czarne barwy i bardzo dobrze radzą sobie w każdej sytuacji, jaka stanie im na drodze. Patrząc na ludzi mniej zamożnych, można łatwo zobaczyć, że większość z nich cały czas narzeka na swój los i jest bombardowana informacjami ze świata, utrzymując jednocześnie często toksyczne kontakty z osobami, które myślą w podobny sposób. Pamiętajmy, że jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Musimy więc bardzo ostrożnie dobierać swoje towarzystwo, ponieważ od tego zależy bardzo wiele. Szóstym nawykiem ludzi bogatych jest budowanie różnego rodzaju strumieni dochodu. Bogaci wiedzą, że nie można łowić ryb tylko w jednym stawie, dlatego też starają się budować kilka odrębnych źródeł dochodu. W przypadku, kiedy jedno ze źródeł dochodu wyschnie, zawsze pozostają im inne, które pomogą przetrwać w ciężkich czasach i odbudować swoją pozycję. Do źródeł dochodu można zaliczyć wynajem nieruchomości, inny biznes przynoszący dochód, odsetki od zainwestowanego kapitału, dywidendy czy też inne. Im bardziej zdywersyfikowane źródła dochodu, tym bezpieczniejszy ich właściciel. Po drugiej stronie medalu stoją oczywiście ludzie niezamożni, którzy nie budują dodatkowych źródeł dochodu. Wszystkie pieniądze, jakie zarabiają, pochodzą z pracy, którą wykonują i w momencie, kiedy ją tracą, grunt osuwa im się spod nóg. Nie mając innych alternatyw, muszą szybko szukać innego zajęcia, aby ratować pożar, jaki właśnie wybuchł. Siódmym nawykiem ludzi bogatych jest cierpliwość. Ludzie zamożni potrafią latami czekać na sukces i nie zniechęcać się niepowodzeniami, jakie napotykają na drodze. Wiedzą, że potrzeba cierpliwości, aby móc dojść do celu, jaki sobie wyznaczyli. Kiedy spojrzymy na dzisiejsze społeczeństwo, gołym okiem widać, że znakomita większość chce natychmiastowej gratyfikacji. Chcą osiągnąć efekty tu i teraz i kiedy na ich drodze stają pierwsze przeciwności losu, rezygnują ze swoich marzeń. To dlatego tak wielką popularnością cieszą się wszystkie diety, które w magiczny sposób pomogą nam schudnąć 10 kg w tydzień. Ludzie bogaci patrzą więc całkiem inaczej na świat i drogę, jaką podążają. Ósmym nawykiem ludzi bogatych jest robienie więcej niż się od nich oczekuje. Ludzie zamożni wiedzą, że dobrze wykonana praca zaowocuje w przyszłości. Starają się więc, jak mogą, dostarczyć większą wartość niż obiecali. Sprawia to, że ich klienci czy też wspólnicy mają o nich bardzo dobre zdanie, szanują ich pracę i podziwiają to, co robią. Dostarczając więcej niż się od nich wymaga, potrafią oni wywołać efekt wow na drugiej osobie, pozytywnie ją zaskakując na końcu transakcji, a nie na jej początku. Dziewiątym nawykiem ludzi bogatych jest tworzenie listy rzeczy, których nie należy robić. Ten nawyk przypadł mi do gustu. Większość z nas tworzy listy, czy to celów, czy zadań, które mamy zrealizować. Niewiele jednak osób tworzy listy rzeczy, które należy unikać, a szkoda, ponieważ wiedząc, jakie nawyki warto eliminować ze swojego życia, o wiele prościej jest wyłapać moment, w którym chcemy zrobić coś złego. Tworzenie więc list rzeczy, które warto unikać, sprawia, że o wiele łatwiej jest nam zapanować nad sytuacjami, które przytrafiają nam się w życiu. Wypiszemy sobie listę rzeczy, na której znajdziemy postulaty typu
nie jedz fast foodów, nie pal papierosów, nie pij dużo alkoholu, nie bądź negatywnie nastawiony itd., itd. I codziennie taką listę sobie czytamy, sprawia to, że bardzo szybko zauważymy moment, w którym zmierzamy w złym kierunku. 9. nawykiem ludzi bogatych jest zmienianie złych nawyków na dobre. Każdy z nas ma jakieś złe nawyki, które chciałby wyeliminować. Wystarczy więc je wypisać i w ich miejsce wstawić nawyki pozytywne. Przykładowa lista mogłaby wyglądać mniej więcej tak. Nawyk zły. Uwielbiam objadać się fast foodami. Nawyk dobry. Jem fast foody jeden raz w miesiącu. Nawyk zły. Palę paczkę papierosów na dzień. Nawyk dobry. Nie palę wcale. Nawyk zły. Piję 5 kaw dziennie. Nawyk nieco lepszy. Wypijam jedną kawę dziennie. Nawyk zły. Mam nadwagę i nie lubię ćwiczyć. Nawyk dobry. 4 razy w tygodniu wychodzę na godzinny spacer. I tak dalej, i tak dalej. Każdy zły nawyk można zamienić na dobry. Wystarczy po pierwsze uzmysłowić sobie, jakie są moje złe nawyki, a następnie wypisać, co muszę zrobić, aby poprawić stan rzeczy na lepszy. Jak więc widzicie, nawyki ludzi bogatych nie są jakąś tajemną wiedzą, którą mogą posiąść tylko nieliczni. Wystarczy podążać za zasadami, które pomogły już tysiącom osób, aby osiągnąć sukces i spełnić swoje marzenia. Książka Jak to robią bogaci Toma Corleya zawiera oczywiście znacznie więcej wiedzy na temat nawyków ludzi bogatych i to wideo jest jedynie zaproszeniem do zgłębienia wiedzy w tej materii. Mam nadzieję, że ten film dał Wam wartość i sprawił, że Wasze życie stanie się chociaż odrobinę lepsze. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, udostępniania i pozostawienia komentarza taktycznego pod tym wideo dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.